Cześć, z tej strony Sargon, a to jest już drugi sezon naszej kariery Valencją. Jak widzicie, nie jesteśmy na początku lipca, ponieważ niestety przez przypadek nadpisałem mojego save'a. Na całe szczęście był inny testowy save, w którym sobie jedną rzecz chciałem sprawdzić. Dzięki temu mogę tą karierę wciąż kontynuować. Na całe szczęście się on zachował, ponieważ zrobiłem drugi save. No ale pokażę wam, co tutaj zrobiłem. A kupiłem mianowicie Mangale z Manchesteru City. 20 milionów, bardzo dobra oferta moim zdaniem, ponieważ oczywiście był wypożyczony. No i kupiłem, sprzedałem Martina Montoya, który nie wiem jakim cudem Espanyol miał 35 milionów i dał za niego. No ale nam to wyszło naprawdę korzystnie finansowo, tak mi się wydaje. No jest jeszcze tutaj Toni Lato, którego wypożyczyłem także do Espanyolu. No ale chciałem tylko sprawdzić jednego glitcha, jeśli go wypożyczę, to mu zwiększy się potencjał. Niestety i tak się nie stało, tak więc Toni Lato wciąż jest u nas. No i jak widzicie, chcę tutaj kupić Donsacha, który jednak jest już nieaktualny. No i Cedrika, który zastąpi Martina Montoya. Donsacha nie kupię, ponieważ jeden z widzów zaproponował Pizziego, który wydaje mi się naprawdę bardzo dobrym wzmocnieniem środka pola. No i damy Paiattiego Benfice, dołożymy 8 milionów i zobaczymy, co oni na to. A na razie tak będą wyglądały treningi naszych zawodników Adama Mina, Bakkali, Vezo oraz Cancelo. I zobaczymy, jak to im pójdzie. Na razie mocno przeciętnie. Składamy kontrofertę za Cedrika, damy 17 milionów w Southampton. No i Benfica przyjęła ofertę za Pittiego, tak więc naprawdę on małą pensję zarabia, co naprawdę jest korzystne dla nas. No i składamy mu ofertę, powinien ją przyjąć, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie powiedziałem, dlaczego chcę ściągnąć akurat Cedrika za Montoya, a tyle dlatego, że Southampton spadł do drugiej ligi angielskiej, tak więc myślę, że to nie byłby taki niekorzystny transfer dla tego zawodnika. Borussia ułożyła ofertę za Salomona Rondona, no ale my go nie zamierzamy sprzedać. 60 milionów, jeśli chcą go kupić. Na pewno tyle nie wyłożą. No i Hertha Berlin to samo. Tym bardziej ten transfer jest niemożliwy w tym przypadku akurat. No i jeszcze PSV Eindhoven. No naprawdę nie wiem, co sobie te klubiki myślą. Oferta za Rodrigo od Villarreal. To jest nasz rywal, więc nie zamierzamy go tanio sprzedać. W ogóle Rodrigo nie zamierzam sprzedawać. Cedric odrzucił naszą ofertę, ponieważ chce wyższą rolę. No damy mu ją, ponieważ będzie często grał, bo stosuje, jak wiecie, dosyć sporo rotacji. No i Pizzi przyjął naszą ofertę, więc witamy tego zawodnika w naszym zespole. No i jeszcze oferta za Rodrigo, tym razem od Borussii Dortmund. No tak samo, 40 milionów. Raczej tyle nie dadzą, bo nie jest to tego bardzo od nich. No i oferta od Sevilla za Salomona Rondona. No i nie zamierzam go tym bardziej sprzedawać. No i Cedric przyjął ofertę naszego kontraktu, tak więc witamy kolejnego zawodnika. Kolejna oferta za Rodrigo, dawać 45 milionów. No raczej Rodrigo w tym okienku raczej od nas nie odejdzie. Kolejny trening naszego zespołu. No i treningi tym razem wyglądają trochę lepiej. No i w tym odcinku zagramy jeszcze dwa mecze, nie będzie samych tam transferów, większość już w sumie zrobiłem. No i zagramy w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, których jednak musimy niestety grać z Malmo, no i zagramy za to tylko mecz ligowy. Jeszcze oferta od Lyonu za Santiago Mina, no tego piłkarza także nie zamierzam sprzedawać, ponieważ jest to naprawdę spory talent hiszpańskiego futbolu. Kontroferta za Rodrigo od Wolfsburga, myślę, że jednak nawet 40 milionów nam nie dadzą. No i oferta za Rubena Vezo od Las Palmas, no go także nie zamierzam sprzedawać. Gramy trójką obrońców, więc piąty stoper na pewno nam się przyda. No i jeszcze jeden trening przed tym spotkaniem. Uda nam się rozegrać. A wyniki prezentują się właśnie tak. Cancelo wbił 83. No i oferta za Joela. Mam nadzieję, że uda się go sprzedać, no ale jednak za trochę więcej niż oni nam tu proponują. No i przejdźmy w końcu do tego meczu w Lidze Mistrzów. A właściwie w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie w kwalifikacji. Rywala na całe szczęście nie mamy jakoś wygórowanego. Malmo powinno zostać przez nas bez większych problemów pokonane. Mamy nadzieję, że tak się oczywiście stanie. Jako że gramy na wyjeździe, to najpierw przedstawiany jest skład właśnie drużyny Malmo. No i widzimy, że jest dwóch zawodników polskiego pochodzenia, Ciwicki i Lewicki. Zobaczymy, jak ten skład się spisze w tym spotkaniu. No nie powinniśmy mieć większych problemów, ponieważ ja na ten mecz wychodzę naprawdę silną jedenastką. Większość zawodników z tego składu to są podstawowi zawodnicy.
No, żaden z nowych zawodników nie będzie grał w tym spotkaniu. Nawet Mangala, który teoretycznie już u nas grał. No, Pizzi jest na ławce, więc możliwe, że wejdzie w drugiej połowie. Zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Salomon Rondon, uderzenie, obroniony strzał przez bramkarza Malmo. Atak szwedzkiej drużyny, próbujemy tam go powstrzymać, ale jest dośrodkowanie i uderzenie głową Marco Rosenberg. 1-0 dla Malmö, czy tam Malmo, nie wiem jak to się w sumie czyta. No i obejmuje prowadzenie szwedzka drużyny, naprawdę zaskoczyli tutaj praktycznie wszystkich ludzi, którzy oglądają to spotkanie. Większość obstawiała prawdopodobnie nasze zwycięstwa. Tutaj ta drużyna miło zaskakuje ludzi, którzy lubią takie niespodzianki. Rosenberg naprawdę skuteczny napastnik. Pokazuje to właśnie w tym momencie i niestety musimy odrabiać tej straty. Naprawdę szkoda, że tak głupio straciliśmy bramkę. Salomon Rondon podaje do środka Nani! Uderzenie, ale jest słupek! Niestety tylko słupek bramki. Rodrigo Moreno. Nani ma dobrą sytuację, strzał, jest bramka, 1-1, wyrównujemy wynik tego meczu, naprawdę dość szybko, no ale to chyba nikogo nie dziwi, ponieważ jesteśmy zdecydowanym faworytem tego spotkania, nawet mimo, że przegrywaliśmy, a w tym momencie wyrównujemy, mecz się zaczyna praktycznie od nowa, Nani dobrze wykorzystał swoją szansę i mamy już remis, naprawdę dobre zachowanie Rodrigo, dobre zachowanie na niego, taki zawodnik w takich rzeczy się wymaga, no i dobrze to zrobili, no i przy okazji możecie zobaczyć, że Nani zmienił numer z 17 na 7. Taka ciekawostka. No ale my się cieszymy z wyrównania, no i liczymy na kolejne nasze bramki w tym spotkaniu. Jest Cancelo, dośrodkowanie Rodrigo Moreno i jest bramka na 2-1. Obejmujemy prowadzenie w tym spotkaniu. Rodrigo strzelił bramkę główką. Nie jest najlepszy piłkarz do tej części gry. No ale mimo wszystko udało mi się strzelić, bo nie jest to też piłkarz najniższy na ponad 1,80 m wzrostu. No i udało mi się wykorzystać to, strzelił bramkę bardzo ładnie, wyskoczył do tej piłki, uderzył głową. No i mamy prowadzenie w tym spotkaniu. Cancelo, uderzenie, bardzo dobra parada bramkarza. No i koniec pierwszej połowy, mimo że przegrywaliśmy, że pierwsi straciliśmy bramkę w tym spotkaniu, to udało nam się wyrównać i doprowadzić do prowadzenia nawet jeszcze w tej pierwszej połowie, więc liczymy, że nie będzie takich przykrych niespodzianek w drugiej. Rosenberg, uderzenie, ale łapie tą piłkę bez problemu Diego Alves. Uderzenie kolejne, piłkarz Malmo, ale po raz kolejny Alves bez problemów. Mocno naciska Malmo, kolejna akcja, Rosenberg, uderzenie, na całe szczęście ponad bramką, niecelny strzał, ale akcja mogła być naprawdę groźna. Wrzutka do Villalby chyba bezsensowna. Jeszcze jest Adama Traore za to. No i został sfaulowany tutaj przez piłkarza Malmö. No i mamy rzut karny. Czy piłkarz Malmö dostanie jeszcze jakąś żółtą kartkę czy coś? W sumie to nie jest aż takie ważne. Nawet bez kartki się będzie. Mamy rzut karny, to się liczy. Możemy podwyższyć prowadzenie w tym spotkaniu. Na bramkę będzie próbował strzelić Salomon Rondon. Czy mu się to uda? Podwyższy prowadzenie. Nie, słupek niestety, tylko słupek po tym rzucie karnym. Koniec tego spotkania, wynik 2-1. Nie uda nam się niestety podwyższyć tego prowadzenia, więc jest niewielkie prowadzenie po tym meczu na wyjeździe. Przynajmniej mamy dwie bramki wyjazdowe, co nam naprawdę dużo da. No i Malmö ma już naprawdę ciężki orzek do zgryzienia. No i to nikogo w sumie nie dziwi, ponieważ byliśmy faworytem i tak trochę zawiedliśmy, że nie wygraliśmy pewnie tego spotkania. Ale liczę na to, że u siebie pokażemy na prawdziwą swoją moc. Oferta za Negredo od Bilbao podwyższe trochę kwoty, zobaczymy co powiedzą. Jeszcze przed meczem z Atletico zmotywuje nasz zespół. No i przyjmijmy tą ofertę za Joela. No i jeszcze ofertę za Rondo, na tym razem od Bayeru. Kolejny niemiecki klub chce go kupić. No ale tak samo 60 milionów. I oferta za Ryana. Nie mamy konieczności go sprzedawać, ale nie jest nam potrzebny. Jeśli nam dadzą dużo kasy, go sprzedam. Jeśli nie, to nie, ponieważ może nam się przydać na przyszłość. No i rozpoczynamy Ligę Hiszpańską, rozgrywki w sezonie 2017-2018. Atletico Madryt kontra Valencia Club de Futbol. Mecz w Madrycie, Estadio Vicente Calderon. Szykuje się naprawdę ciekawe spotkanie, rozpoczynające te jakże interesujące rozgrywki w Hiszpanii. Stolicy futbolu, można to tak nazwać, ponieważ to w tym kraju ta dyscyplina jest
naprawdę bardzo popularna, bardzo rozwinięta, a nie jedynie w Anglii, na co chyba patrzy EA. Niestety Liga Hiszpańska nie jest za bardzo wspierana przez tą firmę. Niestety nie mamy ani twarzy robionych zawodników, ani stadionów. Niestety szkoda trochę, no ale na całe szczęście ten stadion akurat jest dostępny w grze. No i skład Atletico Madryt. Bramce Oblak, Versala i Kodra, czy jak to się tam czyta, ciężko to przeczytać. Poza tym jest tu Krane Viter, który chyba wrócił z wypożyczenia, jeśli się nie mylę, bo chyba był. No i William Carvalho, naprawdę może być interesujące spotkanie. No i w końcu nasza drużyna trochę się zmieniła w porównaniu do meczu z Malmö, ale nie tak bardzo. Mi Pizzi zagra od pierwszej minuty, tak samo Hakan Çalhanoğlu, który powoli zaczyna wracać do pierwszego składu po tej kontuzji, która go wykluczyła z gry pod koniec poprzedniego sezonu. No ale my już przejdźmy do właściwego meczu. No i mamy kontuzję tutaj Janika Ferreira Carrasco. No Gaja tutaj za dużo jednak nie zrobił, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale mimo to pada Belg na ziemię. No a wchodzi za niego Banquillo za Carrasco. Naprawdę ciekawe, obrońca za skrzydłowego. Kolejna kontuzja Atletico, William Carvalho tym razem. Ciekawe, skoczył i padł na ziemię. Nie wiem, czy to dotknięcie z Çalhanoğlu doprowadziło do tej kontuzji, a na boisku pojawił się Strootman. Ładne podanie do Gai, Gaja uderzenie, ale broni tą piłkę Jan Oblak. Czy uda nam się tu jeszcze coś wywalić? Niestety nie. Hakan Çalhanoğlu uderzenie, ale z poprzeczkę. Niestety nie udało się trafić do bramki tym strzałem. Ładne dośrodkowanie, Vietto uderza z voleya, ale niecelnie na całe szczęście dla nas. Dośrodkowanie. W polu karnym Kevin Strootman uderza na bramkę i zdobywa bramkę na 1-0. Atletico obejmuje prowadzenie po wejściu zawodnika, który zastąpił kontuzjowanego kolegę. Za Williama Carvalho pojawił się Strootman na boisku i teraz strzela bramkę, która daje prowadzenie Atletico Madryt, więc naprawdę ciekawa sytuacja w tym meczu. No ale niestety mimo tych dwóch kontuzji Atletico obejmuje prowadzenie, więc bardzo dobra sytuacja dla nich, dla nas niestety naprawdę niedobra. Rondon, Cancelo, bardzo dobra sytuacja, niestety marnuje ją, szkoda, że tak uderzył ten portugalski zawodnik. Hakan Çalhanoğlu uderzenie, na całe szczęście dla Atletico niecelne. Rondon. Podanie do Hakana Çalhanoğlu i teraz będzie miał dobrą sytuację. Niestety Oblak tym razem zatrzymuje naszego tureckiego pomocnika, który widać, że jest w gazie naprawdę. Adama Traore próbuje minąć obrońców rywali. Adama Traore. Jeszcze jest Hakan Çalhanoğlu. Ale dobry zwód! Jest bramka 1-1. Jak to zrobił Hakan Çalhanoğlu? Próbował niejednokrotnie strzały z dystansu, a także sytuację sam na sam miał niedawno, której nie wykorzystał, ale tą sytuację już wykorzystał w 100%. Naprawdę, którą sobie w sumie sam wypracował, ponieważ to wszystko dzięki tej sztuczce, dzięki tej ruletce, czy jak to się tam nazywa, zdobył dzięki niej bramkę. No i Oblak tego już nie mógł wybronić, naprawdę Oblak jest w formie, no ale Çalhanoğlu udało się strzelić bramkę. Bardzo dobra akcja, bardzo dobre zachowanie tego zawodnika. Manquillo, Luciano Vietto uderzenie, dobrze broni Diego Alves. No i koniec tego spotkania, 1-1 po pierwszym meczu Ligi Hiszpańskiej w tym sezonie. Naprawdę ciekawe spotkanie, nie ukrywam, jedynie szkoda, że nie udało się tutaj objąć prowadzenia i zyskać 3 punktów, no ale tak czy siak jest to remis na wyjeździe, to nie jest na najgorszym wynikiem. Pokazaliśmy, że będziemy walczyć o najwyższe miejsce w sezonie, ponieważ gra była nie najgorsza. Atletico także naprawdę solidnie grało. No i liczymy na ciekawe spotkania w przyszłości tego sezonu. I oferta za Roberta Ibaneza od Sportingu Gijón. Podwyższy ją trochę, ale mam nadzieję, że mimo to się zgodzą. No i jeszcze jeden trening na zakończenie tego odcinka. No a tak się prezentują jego wyniki. No i w tym odcinku to było na tyle, zostawcie łapkę, zostawcie jakiś komentarz, jeśli macie coś ciekawego do powiedzenia, no albo nawet coś mniej ciekawego, to także napiszcie to, zawsze to jest jakiś komentarz, ja postaram się odpowiedzieć na wasze pytania, jeśli jakieś macie, i to je piszcie oczywiście w komentarzach. No a to było na tyle, cześć.